Halo. Dzisiaj opowiem Wam o pewnej zmianie, którą możecie poczynić, aby nauka języka niemieckiego stała się dla Was przyjemniejsza. Ostatnio słuchałem wypowiedzi wielu ludzi, którzy mówili, że muszę nauczyć się języka niemieckiego, ponieważ chciałbym wyjechać do Niemiec. Muszę się nauczyć języka niemieckiego, ponieważ wiążę swoją przyszłość właśnie z zagranicą. Muszę się nauczyć języka niemieckiego, bo muszę się porozumiewać z Niemcami w pracy na przykład. I moja propozycja dzisiaj polega na tym, aby zmienić słowo muszę na chcę. Jeśli używamy słowa muszę, to muszę wywołuje wewnętrzny sprzeciw, jakiś bunt, zniechęcenie i na pewno nie wiąże się to z jakimś przyjemnym uczuciem. Natomiast słowo chcę wiąże się z czymś pozytywnym, nastraja pozytywnie, otwiera umysł. Jeśli planujesz swoją naukę języka niemieckiego i mówisz sobie, muszę dzisiaj odrobić zadanie domowe, albo muszę dzisiaj poświęcić pół godziny na język niemiecki, bo inaczej wypadnę z rytmu, to zmień to słowo na chcę. Muszę wywołuje sprzeciw i założę się, że jeżeli planujesz swoją naukę słowem muszę, to planując naukę na godzinę 19, na pewno zabierasz się za nią o godzinie 20, ponieważ słowo muszę sprawia, że odwlekasz tak naprawdę tą naukę i najpierw tu coś posprzątasz, tam coś pozmywasz, tu może jakiś serial obejrzysz, tak naprawdę uciekasz od tego, ponieważ nastrajasz się słowem muszę. Muszę się uczyć języka niemieckiego, bo inaczej wypadnę z rytmu na przykład. Zamień słowo na chcę. Jeżeli będziesz chciał, nastroisz się pozytywnie, a tak w gruncie rzeczy tak naprawdę chcesz nauczyć się przecież tego języka. Nikt cię do tego nie zmusza. Jeżeli powiesz sobie, chcę dzisiaj pouczyć się 15 minut języka niemieckiego, bo cieszę się na przykład swoich efektów później, chciałbym jutro odrobić zadanie domowe, bo dzięki temu będę lepiej przygotowany. Chciałbym poświęcić w weekend trochę więcej czasu na oglądanie filmów w języku niemieckim. To zupełnie inaczej człowieka nastraja i motywuje do tego, żeby faktycznie zrealizować ten pomysł. Ponieważ chcę otwiera twój umysł, a muszę blokuje twój umysł. Sprawdź, w jaki sposób nastawiasz się do tej nauki, jakie słowo wypływa z twoich ust. Czy jest to muszę, czy jest to chcę. Jeżeli jest to słowo właśnie muszę, zmień je zdecydowanie na chcę. Nie będzie na pewno łatwo, ponieważ jest to pewne przyzwyczajenie. Często mówimy muszę, nawet nie zwracając uwagi na to, co to słowo oznacza. Ale jeśli zauważyłeś, że używasz tego słowa, planując swoją naukę języka niemieckiego, to postaraj się zmienić to słowo na chcę. Gwarantuję, że zmienisz swoje nastawienie do języka niemieckiego w ogóle i będziesz czerpał większą przyjemność z nauki języka niemieckiego, ponieważ chcę otworzy twój umysł na język niemiecki i szybciej wszystkiego się będziesz uczył, ponieważ będzie to związane z pozytywnymi emocjami. Wszystko to, co negatywne, człowiek raczej stara się odrzucić, a to, co pozytywne, chłonąć. Więc nastaw się pozytywnie i powiedz sobie w końcu, że tak naprawdę to chcesz się nauczyć języka niemieckiego i chcesz poświęcać temu czas. Wcale przecież nie musisz. Mam nadzieję, że to Wam trochę pomoże w nauce języka niemieckiego. I pamiętajcie, język niemiecki jest łatwy. Jeżeli coś Wam sprawia trudność, nie mówcie, że to jest trudne. Mówcie sobie, że to jest ciekawe, ponieważ wzbudzając ciekawość, na pewno będziesz chciał się tego nauczyć, a jeżeli będziesz mówił, że to jest trudne, to ciężko ci się będzie za to zabrać, ponieważ będziesz wiedział, że to jest związane z jakimiś trudnościami. Wszystko to jest kwestia nastawienia. Nastaw się pozytywnie na naukę języka niemieckiego i na pewno wyjdzie ci to o wiele łatwiej i będziesz czerpał większą przyjemność, przepraszam, z nauki języka niemieckiego. Dankeschön, das ist alles für heute. Mam nadzieję, że znowu trochę pomogłem. Danke und tschüss. Do następnego.